Cześć, witajcie na kanale Zrób To Sam. Dzisiaj kolejna porcja szydełkowania i tym razem mam dla Was szal dwukolorowy, różowy i brązowy. Końcówki ma brązowy, środeczek ma różowy. W taki wzorek koszyczkowy, to są słupki reliefowe i pokażę Wam w tym filmiku, jak zrobić właśnie taki wzorek i jak zrobić taki szal. Szal ma około 170 cm długości, jest całkiem długi. No i te słupki są dosyć proste do zrobienia, tylko potrzeba pewnej regularności, już Wam wszystko pokazuję. To są moje dwa kłębki. Z brązowego użyję dwa kłębki, z różowego jeden, czyli razem trzy kłębki takiej włóczki. No i obydwa są z takiej samej firmy, którą to widzicie. Mają po 300 metrów, 100 gramów na 300 metrach. Potem mamy 75% akrylu i 25% wełny. Sugerowane jest szydełko piątka. Ja mam 4,5, czyli będzie trochę ciaśniej. I zacznę od brązowego. Boki będą brązowe, tutaj kolor brązowego to 4, a różowego to 11, bodajże 11. I zaczynamy. Zaczynam od oczek łańcuszkowych. Tych oczek zrobię 42. Na tych oczkach zrobię potem słupki. 40 słupków. Ostatnie 3 oczka będą na wysokość pierwszego słupka. I robię teraz 42 oczka. Tutaj już są 42 oczka zrobione. Odliczam sobie 3 ostatnie i wbijam się w czwarte od tyłu. Nabieram na szydełko włóczkę, wbijam się i robię pierwszy słupek. Zwykły słupek, wbijam się w kolejne oczko i drugi słupek. I trzecie oczko, zwykły słupek. I teraz mam cały rządek słupków. Takie zwykłe słupki, tutaj mamy ich 40 i potem kolejnych słupków również nam wyjdzie 40. Ten pierwszy słupek 39 normalnych i pierwszy słupek to są 3 oczka łańcuszkowe. I teraz nabieram sobie jedno oczko. Odwracam całość. I teraz zobaczcie, patrzcie uważnie, nabieram na szydełko i wbijam się za pierwszy słupek. I robię zwykły słupek, czyli 3 na szydełku, potem przez 2 i przez 2. Znowu nabieram i wbijam się za drugi słupek. I 3 na szydełku, przez 2 i przez 2. Kolejny słupek. Przez 2, przez 2 i czwarty słupek, przez 2 i przez 2. I tak zaczynają się moje słupki reliefowe. Widzicie, one są pionowe. I przebijam się za, a teraz przed nabieram i wbijam tutaj szydełko przed słupek. Tak, czyli robimy najpierw 4 słupki za i 4 słupki przed. Przed kolejny słupek i znowu przed kolejny słupek. I potem przez 2 i przez kolejne 2. I teraz przed, przez 2 i przez 2. I już mamy 4 takie słupki i 4 takie, czyli 4 przed i 4 za. I teraz dalej robimy właśnie w takim ciągu, zmieniając co 4 słupki. Nabieram na szydełko najpierw. I teraz wbijam się za słupek. Za i teraz przez 2 i przez 2, czyli zwykły słupek. Za słupek, przez 2, przez 2. I kolejny trzeci. I czwarty. Już mamy
trzy takie. Teraz przed. Przez dwa i przez dwa. Przed słupek drugi. I znowu. I teraz przed. Oj, wypadło. I powoli powstaje nam taki wzorek. Pamiętajcie, co cztery słupki trzeba zmieniać, kierunek wbijania szydełka, czyli razem wychodzi 10 takich zmian. I już mamy kolejny rządek. Pierwszy rządek właśnie słupków reliefowych. Odwracam, nabieram i teraz wbijam się, kontynuując ten wzorek, czyli jeżeli w poprzednim rządku było za, to tam gdzie było za, dalej będę wbijać szydełko za, a tam gdzie przed, to przed. I ta zmiana następuje po czterech rządkach, czyli po czterech słupkach zmieniamy kierunek wbijania szydełka i po czterech rządkach zmieniamy wzorek. Czyli tutaj kontynuuję to, co było w wcześniejszym rządku. Odwracam. I tutaj były pionowe słupki, jak wychodziły. Dalej kontynuuję pionowe, czyli wbijam za. Przez raz i przez dwa. I kolejne. Właściwie przed. Sorry, przed. I przed. Czyli tu będą pionowe słupki. A teraz robimy poziome. Czyli tutaj będzie za. I zmieniamy kierunek i będzie za. I teraz przed. I mamy kolejny rządek, to był rządek trzeci. Teraz robimy rządek czwarty na zakończenie wzorku. Nabieram sobie jedno oczko. I tutaj wbijam się tak jak wcześniej było. Robię słupek, wbijam się za. Wcześniejszy słupek i znowu za. I tak cztery słupki. Teraz przed słupek. I to jest właśnie moja pierwsza część wzorku, czyli mamy 10 zmian kierunku wbijania szydełka. To jest jedna taka zmiana i 4 rządki. Robimy z tego i teraz chwilowo mamy taki pofałdowany ten kawałek, ale ponieważ teraz zmieniam to, żeby powstała ta krateczka koszykowa, to zaraz się wszystko wyprostuje. Przekładam na drugą stronę, nabieram sobie jedno oczko i zmieniam kierunek. Tam gdzie było przed, teraz będzie za. Czyli mamy tutaj przed. I zaczynam tu poziome słupki. Były pionowe, będą poziome. Już pierwszy kawałeczek. Teraz widać tutaj dokładnie zmianę. Teraz drugi. Było. Teraz jest za, było przed.
już mi się samej myli, przed szydełkiem czy przed słupkiem. Teraz jest za słupkiem. No i właśnie tutaj jest ta zmiana na pionowy wzorek. Tutaj był pionowy, teraz będzie poziomy. Wbijamy się przed słupkiem. I znowu przed. I przed. Teraz za. I po jakimś czasie, tutaj mamy już trochę tych zmian zrobionych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dokładnie. No i właśnie wychodzi taki siateczkowy, czy siateczkowy, koszykowy wzorek. Kratka koszykowa, jak plecionka trochę. To jest właśnie ta moja brązowa i teraz będę zmieniać na odcinek różowy, po około 60 cm. I tutaj wplatam już początek różowej włóczki. Nabieram jedno oczko i kontynuuję wzorek. Odwracam robótkę na drugą stronę. Nabieram włóczkę na szydełko. I akurat tu jest zmiana kierunku, czyli wbijam się przed słupki. Wcześniej było za, teraz jest przed. I szydełkiem przed. I znowu szydełkiem przed. I teraz za słupkiem. I za słupek. Robimy słupek i za słupek. I tutaj już widzicie to przejście kolorystyczne. Właściwie to nie jest przejście, tylko zmiana koloru. Wplotłam nowy kolor i tak wygląda brązowy. Mam już tutaj około 60 cm mojej robótki. Brązowy kolor, postanowiłam skończyć z brązowym. Tutaj zostało jeszcze mi trochę kłębka, ale nie wystarczy, żeby zrobić kolejne 4 rządki. A właśnie do zmiany potrzebne było 4 rządki. Tutaj zakończyłam już 4 rządki, czyli kolejny moduł. I teraz w to miejsce mam 2 na szydełku i wplotę kolejny kolor, czyli zamiast kontynuować brązowy, to wplotę sobie różowy. I środek będzie różowy. Tutaj szukam sobie końcówki, gdzieś się ukryła w środku kłębka. I po jakimś czasie już mam 3 częściowy szal gotowy. Każda część ma około 60 cm, trójdzielny i właśnie ma połączenie brązowego z różowym i taki wzorek koszykowy, plecionka, przeplatane słupki reliefowe poziome i słupki pionowe. I tutaj sobie skończę to wszystko, czyli zakończę jeszcze jednym rządkiem oczek łańcuszkowych. Już nabrałam jedno oczko w powietrzu i teraz robię zwykłe oczka łańcuszkowe. I to już jest koniec szydełkowania. Już ostatni rządek zakończyłam, oczek łańcuszkowych. I właśnie taką fakturę mam mój szal. Tutaj mogę wyciągnąć sobie końcówkę. Tyle mi zostało z kłębka. Było za mało, żeby zrobić kolejny rządek. Na całość poszły 3 kłębki. Wyciągam i zaciskam ostatnie oczko. Teraz muszę wszyć te wszystkie końcówki, które mi pozostawały. Tutaj mam 2 na zmianie koloru. Na jednej zmianie i z drugiej strony. Na drugiej stronie zmiany.
na początku zmiany i jeszcze na początku całej robótki też. I po wszyciu końcówek tak wygląda mój szal. Ma bardzo ciekawą fakturę, właśnie taką kratkę. Kratkę reliefową, coś w rodzaju plecionki. Jak widzieliście, jest to dosyć proste do zrobienia. A przy okazji jest bardzo miękki i bardzo miła sprawa na nadciągającą zimę, szczególnie, że pogoda już się popsuła jakiś czas temu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale, gdzie znajdziecie dużo ciekawych pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu. Cześć!